zachować pewien standard, tak? I open source również tutaj świetnie się wpisuje. Druga sprawa, która na przykład mnie osobiście motywowała do tego, żeby iść w kierunku open source'a, obok, można powiedzieć, tych moich prywatnych jakichś tam upodobań, patrząc realnie, to jest to, że tak naprawdę byłem troszeczkę inaczej trochę. Byłem poirytowany wręcz polityką Microsofta, jeśli chodzi o licencjonowanie. Pamiętam takie momenty, że na przykład w danym roku można było kupić Worda, Excela osobno, tak? Potrzebowałem się tam przyjąć na przykład tylko Excela, tak? Albo gdzieś tam PowerPointa, tak? Do prezentacji. Okazywało się, że w danym roku można kupić, już rok później nie można, tak? Teraz tak, wychodzi jakiś tam Microsoft Office Small Business, gdzie celowo na przykład Microsoft nie wrzuca PowerPointa, tak? Gdzie wiadomo, że w small biznesie głównie korzysta się z PowerPointa, a nie na przykład Microsoft Publishera. I tego typu różne michałki. Zresztą w którymś momencie nawet tak się stawało, że sobie zachowałem, tak? Że trzeba było mieć specjalne książeczki, żeby pojąć tą całą zagmatwaną filozofię licencjonowania, jakieś molty, selekty. Trzeba było wręcz poprosić prawnika, który nam wyjaśnił, albo jakiś handlowców kilku, którzy nam wyjaśnią, o co w tym wszystkim chodzi. Dlatego tutaj z jednej strony tak, chcąc być w zgodzie i realizując tą politykę legalności oprogramowania, a z drugiej strony nawet powiedział, że Microsoft zaczął w którymś momencie zjadać swój własny ogon. Znaczy to się zmienia, tak? Dzisiaj to już widać, że to się zmienia, bo chociażby widać po Windows Server 2008, gdzie Microsoft na przykład już nie wprowadza czegoś takiego jak serwer licencji, tak? Już nie pilnuje, tak jak taki elektroniczny pies, tak? Czy użytkownik go oszuka, czy nie oszuka, tak? Ma już jakieś tam zaufanie do użytkownika. Także to widzę też ewoluuje w dobrym kierunku. Kolejna sprawa, o której już też wspominałem, tak? To właśnie ta polityka legalności oprogramowania. Często jest tak, że użytkownicy na nas wymuszają. No, zainstaluj, tak? Jakiegoś tam PowerPointa, chociaż na chwilę i tak dalej. No i zaczyna się jakiś problem, tak? My sami nastawiamy, że tak powiem, karku za to, co robimy. Dlatego tutaj łatwiej jest jednak oprzeć się na produktach, no, chociażby tego wspominanym Open Office. No i kolejna rzecz, tak, która też jest bliska, czyli generalnie wolność przenoszenia swobodnego przerzucania produktów, tak, między komputerami. Już nie muszę się martwić, że ten, o tutaj mam jakąś licencję OM i się popsuła płyta główna, nie przełożyłem to wszystko do innej obudowy, to już nie mogę tego zastosować i tak dalej. To są pewne niuanse, ale one naprawdę przeszkadzają w pracy. Natomiast trudność, jaka była na przykład trudność, jeśli chodzi, nawet jeżeli wspomnę tutaj, bo udało mi się wdrożyć Open Office na wszystkich stanowiskach, tak? Wszyscy u nas pracownicy korzystają z Open Office'a i już stało się to jakąś tam normą, już nikt nie narzeka, że tam są jakieś formaty, latają ODT. Zresztą mile byłem też zaskoczony, bo w najnowszym produkcie Microsoft Office chyba 2010 format ODT też już jest standardem, tak? I trudność to tak naprawdę było tak. Po pierwsze, przekonanie i pracowników, i decydentów, tak, i swoich szefów, że to są alternatywne, równorzędne produkty, da się na nich zrealizować większość prac biurowych, bo tak naprawdę jak się przyjrzymy, przeciętny pracownik w firmie wykorzystuje z oprogramowania Microsoft Word na przykład 10%, tak, to naprawdę nie są jakieś super rzeczy, które się wykonuje w typowych biurach. No i druga sprawa to jest, tak jak sobie przypominam, dużą trudność miałem przyzwyczaić pracowników do tego, że jest coś takiego jak safe house, tak? Czyli zapisz jako, bo z czego to wynikało? Jeżeli my zaczęliśmy w latach, powiedzmy tam 2003-2004 wdrażać tego Open Office'a, okazywało się, że dużo dokumentów krąży po sieci i na zewnątrz, tak? Wysyłamy coś w ODT, nagle wraca gdzieś tam z ministerstwa, skądkolwiek, że oni nie mogą tego odczytać. No i zaczyna się już wielkie zamieszanie, to jest problem, bo to trzeba przekonwertować, bo coś tam. No, dzisiaj pracownicy wiedzą, tak, że istnieje coś takiego jak możliwość przekonwertowania dokumentu, zanim się gdzieś wyśle w świat, tak? I można przekonwertować go nawet do formatu DOS czy DOCX.
Tak, no w tej chwili na stronę na przykład tak. Jest to, i Open Office też to jest świetny, bo proszę zobaczyć, że w Open Office nie jesteś jak export do PDF, tak? Natomiast w Microsoftie do niedawna tego nie było. I to był problem, bo trzeba było znowu kombinować, jak tutaj tego doca przerobić na PDF. Na przykład, albo kombinować z jakimś tam oprogramowaniem ściąganym gdzieś tam z torrentu czy skądkolwiek. Teraz tak, jeśli chodzi o sam projekt, ja bym chciał, bo też chciałem to pokazać troszeczkę od strony praktycznej, ale może omówię go teoretycznie. Czyli, dlaczego wybrałem akurat ten projekt? Ponieważ on jest dosyć interesujący i udało mi się ten projekt wdrożyć nie tylko w Urzędzie Gminy Miasta Opoleniowie, ale także przekazałem go, podkreślam, nieodpłatnie, tak? Przekazałem go Golinowskiemu Liceum, czyli zespół szkół ponadgimnazjalnych. Tam powstał taki problem, że w momencie, kiedy była tworzona biblioteka szkolna i darmowe Wi-Fi, czy przewodowe na korytarzach, nagle się okazywało, że no, te komputery, gdzie tam są jakieś montowane w punktach dostępowych, gdzie do nich nie ma żadnej specjalnej kontroli, no zaczynają się tam różne dziwne rzeczy dziać, tak? Także tutaj, że tak powiem, naturalnie kolega nauczyciel informatyki, można powiedzieć, przy takim spotkaniu informalnym, tak, przy piwie, ustaliliśmy, że to może wdrożymy właśnie to na Linuxie, tak? Będzie to efektywne, na pewno to zadziała. No i od ponad dwóch lat, w 2009 roku zainstalowane jest to właśnie w liceum, działa. Wszyscy są zadowoleni, to może uczniowie troszeczkę mniej, tak? Bo nie mają już takiej super szerokiej swobody, ale działa. Natomiast co jest ciekawe, że w tej chwili, wtedy też powstała dokumentacja, tak? Bo stworzyłem do tego dokumentację użytkową dla administratora, dokumentację też techniczną, tak żeby ułatwić życie chociażby osobie, która będzie tym w jakiś sposób później zarządzać. Teraz też jedna ze szkół koleniowskich podstawowych też stoi przed podobnym dylematem i również zaproponowałem tego typu rozwiązanie. Przekazałem całą dokumentację, przekazałem im pokaz, tak, w slajdach. Nawet widzę, że jest jakieś takie cały czas wahanie, tak? Z tamtej strony jest jakaś pewna nieufność, czy to da się zrobić na otwartym kodzie, tak? Czy Linux tutaj na pewno da sobie radę, nie wiem. To jest ciekawy problem, tak? Bo w sumie ta szkoła podstawowa, która podlega pod gminę, i tak sięgnie po te pieniądze, jeżeli nawet wymyślą sobie jakieś świetne rozwiązanie, nie wiem, pudełkowe, tak? Jakiegoś tam producenta typu Sonic Wall, czy Netask, czy coś na checkpointie sobie tam zrobią, to i tak będą musieli to z tego budżetu, trzeba będzie na to pieniądze jakieś wydać. Natomiast tutaj ja im oferuję coś, co mogą mieć za darmo. Kwestia tylko decyzji jakby tych osób, które tym mają zarządzać. Czyli tak, odnośnie samego projektu. Jak ja podchodziłem do tego tematu na początku, tak? Ja ten projekt zacząłem tworzyć w 2004 roku. Tam w międzyczasie sprzęt był modernizowany troszeczkę, wstawiony na zwykłym jakimś tam kawałku PC. Tak naprawdę umiejscowione jest typowe zalecane montowanie tego wszystkiego, to jest tak, że tu mamy internet, tu mamy sprzętowy router, tu nam się tworzy taka naturalna strefa DRZ, mamy ten nasz serwer Linuxowy, Debian, UTM i dalej już jakaś tam sieć lokalna. W liceum zamontowaliśmy to, rezygnując z tego tutaj sprzętowego routera, tak, to jest stoi bezpośrednio wpięte do sieci internetowej. Dwa lata już stoi wpięte i jak na razie nikt jeszcze tego nie wysadził w kosmos. Może po tej konferencji się uda, tak? Także wyzwanie. Podam IP później do zewnętrznej, żeby testować. Śmieliśmy to testować. Teraz tak, jak ja podchodziłem do samego projektu. Chciałem podzielić sobie na pewne kategorie. To nie są żadne odkrywcze rzeczy, ale może powiem tak. Podstawą tego całego rozwiązania jest jak zawsze firewall, tak? Musi być porządny, dobrze zbudowany firewall. Ja go sobie nazwałem jakby dwustrefowy. Nie zależało na tym, żeby ten firewall zarówno blokował
wszystko od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej, tak? Bo okazuje się, że nie zawsze to w cudzysłowie złączanie się na zewnątrz, tylko czasami jest to również gdzieś tam w środku w sieci. Użytkownicy no, mają przeróżne funkcje, tak? Wystarczy, że ktoś zainstaluje sobie, nie wiem, a pendrive przyniesie. U nas akurat jest taka polityka, że pendrive można normalnie uruchamiać. Nie udało mi się tego wyeliminować. Szefostwo się na to nie zgadza, dużo różnych rzeczy krąży z zewnątrz również na pendrive'ach. No to co za problem, na pendrive'ie coś tam przynieść i uruchomić powiedzmy, no nie wiem, jakiegoś torrenta, cokolwiek, tak? Jeżeli sieć lokalna wszystko będzie wypuszczać, tak? Bo jest, założymy, że jest to strona zaufana, no to zaczynamy mieć problem, tak? Zaczynają się pojawiać jakieś atowirusy, a to jakieś inne problemy z łączem, tak? Zapychanie pasma i tak dalej. Czyli podstawą to dla mnie ten dwustrefowy firewall, tak? Następnie coś, co będzie współpracowało właśnie z tym firewallem, czyli system detekcji i wykrywania błędów, tak? Ja sobie założyłem, że tworzę sobie firewalla, natomiast wszystko, co jest jakąś anomalią, ma być zapisywane do logu, a logami ma się zająć odpowiednio wyspecjalizowany system detekcji i prewencji. I tutaj chciałbym też, takie było moje założenie, że robimy, jeżeli coś jest nie tak, to jest blokada, przynajmniej czasowa, tak? Załóżmy na godzinę, tak? No i odpowiednie powiadomienie do mnie na maila, żebym też wiedział, że coś się dzieje. Nieważne, czy ten apel następuje ze strony LAN-u czy z wami, tak? Chcę wiedzieć, że coś się dzieje nie tak. Czasami to może być jakiś robot internetowy, który zaczyna coś tam siać po sieci lokalnej. To też dobrze by było o tym wiedzieć. I to nie zawsze jest działanie przecież celowe użytkownika, tak? Bo to nie o to chodzi, żeby tam użytkowników tutaj strasznie pilnować. Lepiej stawiać na edukację, żeby byli świadomi, niż tam kontrolować, blokować. Następna sprawa to system proxy. Ja chciałem filtrować głównie dwie usługi, które najczęściej się wykorzystuje, czyli usługa www i usługa pocztowa. Czyli tutaj na różnych poziomach, tak? Kontrola i załączników, i kontrola antywirusowa, i kontrola słownikowa, tak? Zaraz to też pokażę na przykładzie jakieś tworzenie właśnie czarnych, białych list. Przy okazji też buforowanie zapytań sobie, to też chciałem pokazać tutaj na dalszej części, ale generalnie bardzo ładnie to widać, że jest duży ruch w sieci. Wiadomo, usługa DNS jest jedną z najbardziej intensywnie wykorzystywanych usług w sieci, tak? I zapytań tam idzie masę. I teraz jeżeli nie zakasujemy sobie tego panie, to mamy niepotrzebnie zapychane pasmo. A tak jak na przykład u siebie testowałem, jeżeli zrobię sobie tam polecenie z tego pakietowego usługi, powiedzmy polecenie link, tak? Sprawdzam sobie jakieś odwołanie za pierwszym razem do strony na przykład WPP, to jest na poziomie jakieś 500-600 milisekund. Natomiast już każde kolejne jest na poziomie 2-3 milisekund. Także widać, że ten cache dosyć fajnie działa. Kolejna sprawa, która była dla mnie istotna, to jest sama sfera związana z monitoringiem. Czyli tutaj przede wszystkim tak, synchronizacja czasu, znowu na logi, rejestracja tych wszystkich zdarzeń, ale o co chodzi? Ja, pewnie większość tutaj pewnie osób też, pracując w jakichś tam firmach, no nie mam za wiele czasu, tak żeby siedzieć, ślęczeć i analizować te logi. Mnie interesuje tylko to, co jest najważniejsze, tak? Czyli jest jakiś dysonans, chciałbym o nim wiedzieć i jeżeli coś się dzieje nie tak, to wtedy w jakiejś tam zjadliwej formie chciałbym mieć podane. Dlatego tutaj też pokażę, w jaki sposób realizowałem tę stronę monitorowania sieci. Między innymi na przykład dopracowałem sobie takie rozwiązanie. Po jednym ze zdarzeniu w naszej serwerowni padła klimatyzacja. Tak? Mamy akurat dwie serwerownie i okazało się, że gdybym tam przypadkowo nawet nie wszedł, tak? to tam te serwery by się zamontowały. Było około 40 kilku stopni. I wtedy wpadłem na pomysł, że przecież to co za problem, można przecież czytać sobie temperaturę.